Cześć, to znowu ja. Dzisiaj, zobaczcie, uzupełnię moją pielęgnację z mikroalgami o tą maseczkę. To jest maseczka z roślinnym węglem do skóry z niedoskonałościami, bo wiecie co, posłuchajcie, ta seria tak wspaniale się mi wczoraj sprawdziła, że zauważyłam, że wszystkie takie zanieczyszczenia, które były w głębi porów, one wychodzą na zewnątrz bardzo ładnie. I właśnie taką maseczką z aktywnym węglem, znaczy z węglem tutaj jest roślinnym, właśnie mogę sobie teraz z tym poradzić, bo on jak magnes będzie wyłapywał taki węgiel właśnie roślinny, jak magnes wyłapuje całe te wszystkie zanieczyszczenia, tak? I jak działa tak jak taki odkurzacz. Więc tego się właśnie spodziewam, bo zauważyłam, że... Piękne, dziękuję. Dziewczynki już wykąpane. Piękne, tak. Dziewczyneczki już wykąpane i teraz jeszcze sobie budują z klocków. A ja zamierzam teraz właśnie zrobić sobie tą wieczorną pielęgnację i wyjść sobie do ogródka, bo jest tak pięknie pachnie powietrze teraz. Słuchajcie, to jest niesamowite. I jest dodatkowo przepiękna pełnia księżyca. Jest dzisiaj 30 marca. No i Ania też idzie właśnie, mówi, że chce zobaczyć jeszcze księżyc. Ania, tu zaraz, dobrze, to idź jeszcze do pokoju. Idź do pokoju się pobawić, a później pójdziemy zobaczyć księżyc. No, szły super. Strasznie nam czyszczą drzwiczki, no ale trudno. No i słuchajcie, tak jak mówiłam właśnie, jest wspaniały księżyc za oknem. A tu jeszcze mam przepiękny widok. No i tak jak mówiłam, w moim ogródku powietrze pachnie dzisiaj przepięknie wieczorkiem. I zamierzam z tego po prostu skorzystać, zrelaksować się, usiąść z kubkiem gorącej herbaty miętowej z odrobiną cukru i po prostu rozkoszować się tym powietrzem. Uwielbiam to. Posłuchajcie, dobra. To już jest zmyte. Teraz pianeczka. I tak, jeszcze o tym węglu Wam zaraz powiem, bo o mikroalgach już chyba temat wykorzystałam wczoraj. W pełni, że tak powiem. Wyczerpałam ten temat i myślę, że też skorzystaliście z tego. I troszeczkę właśnie poszerzyliście swoje horyzonty. No i słuchajcie, tak. Dlaczego chcę właśnie dzisiaj uzupełnić pielęgnację tą maseczką z węglem? Dlatego, bo tak jak mówiłam, właśnie ta seria wspaniale oczyszcza. Bardzo ładnie zauważyłam, że właśnie wszystkie te jakieś zaskórniki i tak dalej, takie białe, tak, kropeczki, powychodziły ładnie na zewnątrz, ale muszę im jeszcze pomóc trochę i właśnie wyciągnąć je za pomocą magnesu, czyli właśnie takiej tej maseczki z węglem. A więc tak, nie wiem, czy lubicie takie właśnie czarne maseczki, czy wolicie się nie brudzić, ale ja bardzo lubię, ponieważ są one mało inwazyjne dla twarzy, są bardzo bezpieczne. Zobaczę, czy mogę na wilgotną twarz nakładać. Dobra, tak, nakładać 2 razy w tygodniu na twarz lub strawę T. Omijać okolice oczu, pozostawić na 5 minut, a następnie spłukać. No i słuchajcie, jakie właściwości ma ta maseczka? Pięknie. Ale też pachnie tak. Pięknie, ale to jest, słuchajcie, to jest rewelacyjny zapach, taki orzeźwiający. No i posłuchajcie, ja nie mam pędzelka jeszcze do nakładania maseczek, ale chyba będę musiała już zaopatrzyć się, bo coraz częściej nakładam sobie maseczki. No i tak, jak działa taki węgiel? Wiadomo, że on był już kiedyś używany w medycynie, a teraz bardzo fajnie właśnie kosmetyka też z niego korzysta, dlatego, bo on bardzo dobrze właśnie absorbuje wszystkie jakieś toksyny, które mogły się u nas w skórze zagnieździć. Jakiś nadmiar sebum też, tak?
I on to wspaniale właśnie wiąże w tych swoich porach, bo on ma bardzo taką też wysoką porowatość. I po prostu wyciąga z nas to ze skóry, tak? Co jest dla nas niekorzystne. Ma też właściwości kojące, przeciwzapalne i rozjaśniające, tak? I jest bardzo, bardzo łagodny, mimo tego, że naprawdę świetnie oczyszcza skórę. No, pozwala właśnie pozbyć się nawet zrogowaciałego naskórka, a więc też jak naprawdę po zimie na przykład pierwszy raz robicie peeling, to też fajnie sobie nałożyć też taką maseczkę. Śmiesznie wyglądam, co? Ale to na szczęście tylko 5 minut. I tak, no nie wiem, czy... Nie wiem, czy już używaliście takiej maseczki. Ona jest taki... Jaki ma kolor? Poczekajcie, nawet nie mogę sobie zapalić lampki teraz. A też trochę źle, bo mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ostatnio bardzo słabo mnie było słychać. Nie wiem też dlaczego. Mam nadzieję, że to nadrobię. O, teraz słuchajcie. Włączę lampkę. To będzie widać kolor tej maseczki, bo ona nie jest chyba taka czarna. Ona jest taka też właśnie taka zielonkawo-niebieska. A więc też bardzo śmiesznie. No i słuchajcie, jeszcze o tym węglu Wam mogę coś co nieco opowiedzieć, tak? Jest właśnie, tak jak mówiłam, silnie absorbuje, mocno oczyszcza, detoksykuje, koi i stanowi też barierę ochronną przed zanieczyszczeniami, tak? Cała ta seria właśnie z algami bardzo świetnie będzie oczyszczać naszą skórę. Nie tylko właśnie z makijażu, ale też z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń porów, tak? Tak jak mówiłam, jest bezpieczny taki węgiel. Bardzo bezpieczny jest, nadaje się do skóry alergicznej. Tak wygląda nowe właśnie opakowanie, znaczy o nowe, bo to jest zupełnie nowy kosmetyk. To nie jest tylko, że nowe opakowanie ma, ale to jest nowa seria. Pure Mint. No i są, zobaczcie, 98% jest pochodzenia naturalnego składników. Węgiel roślinny. A właśnie tutaj jest napisane, że... O, słuchajcie, nawet z organiczną miętą. No, coś tam się stało. Chyba się nic nie stało, na szczęście. Coś mi tam spadło. No, a więc jest też z miętą. A, ja uwielbiam miętę. Tak jak Wam mówiłam. Właśnie teraz wieczorkiem, po tym jak już się oczyszczę sobie twarz, wychodzę, słuchajcie, idę do ogródka. Słucham? Zrobiłaś robota? Super. Idę do ogródka rozkoszować się świeżym powietrzem, popijając sobie właśnie kubeczek mięty. Przyszła poskakać. Mała, idę. To jest woda, wiesz co, do oczyszczenia sobie twarzy, bo nie będę... No, bo nie będę sobie, że tak powiem, wychodzić. A, to jest sufidosa? Słucham? To jest sufidosa? Co? A sam jest sufidys. Sam dys hot. Sam by hot. No, jest ciepłe, jest ciepłe, no. Sam jest sufidus, oda lec. A, chciałabyś tu nóżki włożyć? Takie spa na nóżki? To nie dzisiaj, nie dzisiaj, dobra? A, mam sufidus. Nie, rączkę możesz włożyć sobie, tak? Umyć sobie rączkę. Weź na to ledwie to trochę. No bo ona, ta woda jest taka średnio gorąca. Tak jest. No dobra, nie wiem. Mm-hmm. O, masz tutaj, ale to jest też mokry. To idź do pokoju się pobawić jeszcze, dobra? I słuchajcie, a później zrobię sobie masaż właśnie tą płytką gua sha. A więc zupełnie zrelaksowana dzisiaj będę. Czekam te 5 minut na to właśnie, aż zadziała maseczka. I zaraz właśnie. Już mi się marzy ta moja miętowa herbatka.
A Wy jak spędzacie dzisiejszy wieczór? Możecie mi napisać w komentarzach na przykład. Śmiesznie się czuję. Ciekawe, kto mnie ogląda w ogóle. Czekajcie, może... O, tutaj w telefonie sobie jeszcze wpiszę o... co nieco o węglu roślinnym. Węgiel roślinny bio. Poczytamy sobie. Węgiel roślinny wiklinowy na przykład jest z wikliny. Drewny wiklinowy. I z wierzby na przykład jest. Węgiel leczniczy. I zobaczymy jeszcze tą serię i proszę. Kiedy będzie dostępna? Chyba w kwietniu już będzie dostępna w sklepach. Nie wiem jeszcze. Węgiel, o jest, był już dostępny. Detoksykujący peeling do ciała z węglem roślinnym z Yves Rocher. Też może być ciekawy. I pisano o nich tak. W wielu kulturach za kolor czystości uważana jest nieskazitelna biel. To na wizażu piszą. Jednak skórą bez skazy mogą cieszyć się ci, którzy przejdą na ciemną stronę mocy. I to prawda. Przyłączysz się do walki o gładką skórę bez zanieczyszczeń. Twoją bronią będzie botaniczny węgiel aktywny, zawarty w kremowej formule detoksykującego peelingu roślinnego. Do dzieła. Bardzo fajnie napisane, co? Przeszliśmy na ciemną stronę mocy. I Anka przyszła poskakać. A więc jest wesoło. Super to pachnie i jest takie bardzo, bardzo orzeźwiające. Myślę, że minęło już 5 minut. Ale jeszcze chcę sobie podtrzymać to na twarzy. A, tam jest jeszcze w tej serii taki fajny, pokażę Wam, bo to jest chyba tonik. A właśnie tak myślałam, że powinnam też i używać troszkę toniku. Zobaczcie. Pudrowy tonik matujący. Przed użyciem wstrząsnąć. Nakładać na podrażnioną skórę. W trakcie użytkowania ograniczyć ekspozycję na słońce i stosować ochronę UV. To w takim razie ja będę tego używać teraz. Bo tak, dzisiaj sobie właśnie po nałożeniu tej maseczki nałożę jeszcze ten tonik. Dlatego, bo teraz jeszcze słońca takiego nie ma wielkiego. A jest to po prostu możliwość przetestowania tego tonika, toniku. Bardzo mi się to przyda. Bo właśnie w pielęgnacji codziennej zazwyczaj pomijam tonik, a jest to bardzo, bardzo ważna sprawa. No, zobaczcie, skóra. Ania, schowaj się. Schowaj się, bo jesteś bez bluzki. Już, sio. Nie chciały się ubrać, to nie ganiałam ich. Jest w miarę ciepło. Później się ubiorą, nie będę na siłę ich ubierać, nie? No. No. A więc już zmyta twarz. Jestem bardzo zadowolona z efektów. Zobaczcie, troszkę widać właśnie, że mi te wszystkie takie zanieczyszczenia wychodzą z... Bardzo ładnie właśnie z... O, tu jest nawet biały. Nie chcę się wyciskać, ale generalnie bardzo ładnie to wszystko wychodzi z cery. Całe te zanieczyszczenie. I teraz tonik. Tonik jest też z peppermint, czyli z miętą.
Ślicznie, ślicznie, ze ślinką Pepą. Ponieważ uwielbiam kosmetyki i frosze, właśnie nie mogę sobie odmówić tego toniczku dzisiaj. Bardzo pięknie pachnie. Słuchajcie, no po prostu weźcie to i używajcie tego, bo to jest naprawdę rewelacyjne. Daje po prostu poczucie takiej mega świeżości. Piękny zapach. Przepiękny zapach. No. Chcesz zobaczyć księżyc jeszcze raz? Jest super pełnia. Jest pełnia, a w jakim to znaku? Nie wiem, w fadze. Chyba teraz nie fadze. Nie wiem. Mamo! Ciężko mi powiedzieć, mało się na tym znam, ale po prostu księżyc jest rewelacyjny teraz. Wielki i podobno właśnie czytałam, że jest bardzo dobry moment na oczyszczanie wszelakie i oczyszczanie na przykład też kryształów. Cześć, kochanie! Hej! Hej! Co mama robi? Making makeups. Nie, właśnie zmywam teraz, wiesz? Zmywam sobie. Oczyszczam, tak. My się dzisiaj teraz już po prostu szykujemy do spanka, tak, Ania? I musimy mieć już czyste buźki, tak? I teraz czas na masaż. Słucham? Emul. Tutaj mam, zobaczcie. Z ametystu. Taką płytkę do wykonywania masażu. Tu mam olejek różany, bo uwielbiam różane olejki. Nałożę go na twarz. Mówię nam po prostu o różany zapach też, tak? Co się tam stało? Dobra. A więc, żeby było właśnie, żeby skóra była tak fajnie naolejowana, żeby ta płytka fajnie się ślizgała po niej. I można teraz właśnie rozprowadzić pod skórą całą tą limfę. I to jest też super, bo najpierw właśnie wszystkie te toksyny z pierwszej warstwy skóry zostały usunięte przez właśnie tą maseczkę z węglem, a teraz dobieram się właśnie do tej drugiej warstwy skóry, tak? Biorę tą oto właśnie piękną głaszę i rozpoczynam relaksacyjny masaż. Moim ulubionym kamieniem, już też w którymś odcinku, dwa odcinki wcześniej właśnie mówiłam wam o tym, jakie właściwości ma ametyst i czego od niego oczekuję. Tak, możemy to powtarzać tak z 5 do 15 razy. Teraz właśnie pomagam limfie po prostu przedostać się do tych wszystkich ujść. I ujędniam też skórę w ten sposób, tak? Teraz brwi. To jest taki lekki drenaż limfatyczny domowy. I pod oczami. Wiecie, która jest godzina teraz? Nie powiem wam. Po 10. Można też przeciągnąć to tutaj, aż do uszu. Ja też mam być cichutko, a dlaczego? Okay. Tak, zaraz.
mogę ci dać taką z różowego kwarcu, chcesz? Tylko musisz bardzo uważać. Nie. Tutaj stań przy mnie. Zobacz, jakie fajne jest zimne, tak? No, subcie. Takie zimniutkie. Fajnie, co? To jest bardzo przyjemna czynność. A wiecie co? Właśnie dzisiaj jest to jakiś tam konkurs gdzieś w internecie, gdzie można właśnie trzeba napisać o tym, za co jesteś wdzięczny. No i właśnie tak sobie myślę, za co jestem wdzięczna. Aniu, proszę cię. Za to właśnie jestem wdzięczna, że mogę sobie zrobić taki fajny masaż, że znajduję na to czas. Jako mama czwórki dzieci i też wciąży. Za chwilkę, kochanie, skończę najpierw swoje, dobrze? I za to, że mogę wyjść dzisiaj sobie do ogródka. Teraz, Aniu, możesz poczekać. Musisz poczekać, jak skończę, to tobie. Najpierw ja zrobię sobie, a później tobie, dobrze? No i za to, że mogę sobie dzisiaj wyjść do ogródka. Właśnie jestem bardzo wdzięczna losowi, tak? Za to, że tak się to wszystko śmiesznie ułożyło. Za to, że tak pięknie pachnie wiosna. Za to, że dzisiaj jest piękna pełnia i że ja ją widziałam. Za to, że będziecie spać zdrowe, tak? Tak? Chcesz zobaczyć księżyc? I tak sobie właśnie myślę podczas tego masażu, że to jest strasznie fajnie się ułożyło. Mimo, że bywało różnie. I do tego wszystkiego właśnie doszliśmy sami przez to, że musieliśmy pozmieniać parę rzeczy w swoim życiu, ale tak naprawdę ta zmiana nie była najgorsza. No, słucham. Tak. Myjesz buźkę? No. I rączki? Rączkę myjesz? No. Taki masaż jest bardzo, bardzo, bardzo pożyteczny dla naszej skóry. Dla naszego zdrowia. To jest stara właśnie japońska metoda. Tam to jest popularne i praktykowane właśnie od wieków. To jest teraz modne, tak? Na zachodzie i u nas. I ciekawe właśnie, czy to się przyjmie na stałe takie masaże, czy to będzie... Czy to po prostu będzie hit sezonu. Ale wydaje mi się, no ja przy tym zostanę, tak? Ja tu już mam z różowego kwarcu właśnie masażer już mam 2 lata. Nie wiem. A tą płytkę teraz od niedawna mam. Bardzo ją chciałam mieć już od dawien dawna. I bardzo się cieszę. Zobaczcie, tutaj właśnie ujędrniam i też rozprowadzam wszystkie te całą taką limfę właśnie w miejsca, w które ona powinna ujść, tak? To super, super przyjemna sprawa. Tak. Właściwie dzisiaj ten kamień mnie ogrzewa. Oj. O właśnie, to pamiętacie, co powiedziała Brigida? Poślinić i tu, gdzie masz pokaż, jak się to przyłoży do ranki, to się szybciej goi. Poczekaj, ja sobie tylko co zrobię. Ja zaraz ci zrobię masażyk, dobra? Okej? Okay? Już kończę swój. Już ci robię, kochanie, masażyk, tak? Zobacz, pachnie, wiesz czym to pachnie teraz? Smell. Pięknie, co? Chodź ze mnie na kolanka. Okay. Pachnie różą? Nie. No to co, zaczynamy? Tutaj od czułka zaczynamy. I teraz się Aniulka zrelaksujesz, tak? Helkę, tu chcę przejść. A teraz zobacz tutaj,
brwi. Tak. Włosujemy brwi. Drugą stronkę. No to już za dużo chyba, co Ania? Tyle kamieni. Pod oczkiem. Ale będziecie dobrze spało dzisiaj, co? I have a puppy eye. I have a purple eyes, you see? I have purple eyes. Masz niebieskie, you have blue eyes. Why? Tak? Why? No bo ja mam niebieskie i tata ma niebieskie. Tak. Teraz nosek. Pogłaszczemy nosek. Why you got gray nose? Gray? Gray nose. It's not gray, daj mi może to. My face. Co? My face. It's gray? It's not gray. Jaki to jest kolor? To jest taki beżowy. Why I need it? This color. Taki już masz, no bo my taki mieliśmy kolor. A ładny masz kolor twarzy? Co, Ania? Podoba ci się twój kolor twarzy? I only eat Ale jak będziesz miała dużo marchewki, to będziesz miała ciemniejszą skórę. I want to call Miki. A Miki to już śpi. Miki to już dawno śpi. Dobra. Dziękuję pani bardzo. To był bardzo przyjemny materiał. I czemu? Powiedz papa. Papa. Papa, poczekaj. Papa. Do Laury. No to idziemy zobaczyć księżyc, tak? Dobra, to ten, to ja już kończę. Słuchajcie, kochani. Idę zobaczyć księżyc. Powinnam właściwie ten kamień jakoś położyć, żeby ten, nie wiem, żeby energia księżyca też na niego zadziałała. Podobno tak się też robi. Ale ja generalnie nie wiem, jak ten księżyc miałby zaświecić na to. Nie da rady. Nie da rady. No nie wiem, bardziej ten, słońce, bo nagrzewa, nie? To wtedy odczuję to przynajmniej. No nic, nieważne. No słuchajcie, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogłam sobie dzisiaj taką zafundować, że tak powiem, przyjemną po prostu relaksację. I idę. Idę, kochani, wypić miętową herbatkę. Dobranoc. A, słuchajcie, nie pochwaliłam się jeszcze pierścionkami, zobaczcie. Mówiłam wam już, jest od Ines de Valery, są na Instagramie, można je znaleźć. I to są też kamienie. O, super. I to są te, to są kamienie szlachetne i półszlachetne. To jest kwarc i tak dalej.